Witajcie. Kangal turecki jest narodowym skarbem Turcji. Ta stara turecka rasa ma surowy wygląd i niezwykle twardy charakter. Dzielny owczarek anatolijski nie zna strachu. W końcu ten dzielny pies jest w stanie stawić czoła wilkowi, a nawet lwu. Psy te żyją w dość nieprzyjaznym środowisku. Można je spotkać w zachodniej Azji, która jest także domem dla wilków, dzikich psów, dzików i niedźwiedzi. W tym suchym środowisku zwierząt jest niewiele, a łupy są rzadkie. Aby się wyżywić, miejscowe drapieżniki nie wahają się atakować pasterzy owiec. Przez pokolenia u kangali rozwinęły się niezwykłe zdolności, pozwalające im chronić swojego właściciela i jego owce przed drapieżnikami. Kangal jest psem pasterskim. Używany głównie w Azji Środkowej jako strażnik stada. Może osiągnąć 80 cm w kłębie, a stojąc na tylnych łapach przekracza wzrost człowieka. To jeden z największych psów pasterskich na świecie. Oprócz swoich rozmiarów, owczarek anatolijski ma duże i potężne mięśnie, co czyni z niego niezwykle silne zwierzę. Gdy już rzuci się do walki, trudno go zatrzymać. Pomimo swoich rozmiarów, owczarek anatolijski ma dobrą manewrowość i dużą prędkość. Lepiej nie wchodzić na terytorium kangala bez zaproszenia. Z natury obrończy kangal będzie bronił całym sercem tego, co do niego należy. Kiedy przewodniczy stadu, umie mu przypomnieć, że rzeczywiście jest liderem. I to nawet wtedy, gdy pozostali członkowie nie należą do tego samego gatunku, co kangal. Spójrzcie, jak te dwa wilki są posłużne potężnemu owczarkowi. W nieprzyjaznym środowisku życie kangala najeżone jest walkami. Tak było od wieków. W efekcie owczarek anatolijski wypracował wyjątkowe cechy charakteru. Przede wszystkim jego doświadczenie życiowe dało mu naprawdę żelazną pewność siebie. Poziom pewności siebie psa można poznać po pozycji jego ogona. U psa pewnego siebie stoi podniesiony do góry. Zauważcie, że wszystkie kangale w tym filmiku bez wyjątku mają cały czas ogony do góry. Kangal jest tak pewny siebie, że nie waha się walczyć z kimś większym od siebie. Widziano te psy nawet w konfrontacji z tygrysami czy lwami. Według tureckich historyków kangale zostały po raz pierwszy wykorzystane w pałacu osmańskiego sułtana Murata IV. W latach 1623-1640 w roli zwykłych psów stróżujących. Zwierzę zyskało sławę, gdy przypadkowo natknęło się na pałacowego ulubieńca. Lwa. Zwierzęta stoczyły ze sobą widowiskową bitwę, o czym wkrótce doniesiono sułtanowi. Zdumiony władca chciał to zobaczyć na własne oczy. Cały pałac był zdziwiony wynikiem walki, po której pies był cały pogryziony. Miał złamaną nogę i postrzępione uszy. Mimo to stał dzielnie na trzech łapach. W przeciwieństwie do lwa, który leżał na ziemi bez życia. Historia ta stała się turecką legendą. Nie wiadomo, ile w niej prawdy, ale kiedy widzimy kangala walczącego z niedźwiedziami i wilkami, można w nią uwierzyć. Oprócz dużej dozy pewności siebie, liczne walki owczarka anatolijskiego na przestrzeni wielu pokoleń zaowocowały elastyczną skórą na częściach ciała narażonych na ugryzienie. Dzięki tej elastycznej skórze siła ugryzienia wchłania się, znacznie zmniejszając ból, dając mu zdecydowaną przewagę podczas walki. Kangal ma największą siłę zacisku szczęk psa na świecie, wynoszącą 337 kg.
Dla porównania pitbull ma ugryzienie o sile około 107 kg, zaś ugryzienie owczarka belgijskiego wynosi tylko około 88 kg. Różnica w tych liczbach jest imponująca. Te wszystkie cechy stawiają kangala ponad innymi gatunkami jako psa ochronnego. Popatrzcie na walkę między kangalem a owczarkiem kaukaskim. Wszystkie nagrania wybrano wyłącznie do celów edukacyjnych. Oto naprawdę widowiskowa bitwa. Po pierwsze, bardzo zaskakujące jest to, że kangal czeka na rozkazy swojego właściciela, aby rozpocząć walkę. Tutaj widzimy, że fałdy skóry pozwalają kangalowi wytrzymać ugryzienie owczarka kaukaskiego bez mrugnięcia okiem, którego siła uścisku szczęk wynosi około 95 kg. Kangalowi wystarcza kilka sekund, aby wyrwać się z uścisku owczarka. Pies turecki natychmiast wykorzystuje przewagę. Niestety, owczarek kaukaski trafił w najsilniejszy uścisk psich szczęk, jaki kiedykolwiek zmierzono. Pozycja ogona owczarka oznacza, że stał się on uległy wobec kangala. Ten film bardzo dobrze oddaje cechy owczarka anatolijskiego. Silny upór, moc, pewność siebie i posłuszeństwo. Moglibyśmy pochopnie potępić pasterzy, właścicieli kangali, którzy uczą ich walki. Ale pamiętajmy, że ci ludzie żyją w niebezpiecznych rejonach, gdzie wilki i niedźwiedzie stanowią realne zagrożenie, zarówno dla nich, jak i dla ich stad. Ludzie ci są pozbawieni naszego komfortu i żyją wyłącznie ze swojego gospodarstwa domowego. Tak dzieje się od wieków. Nie mogą oni sobie pozwolić na utratę członków stada, więc szukają psów, które w razie ataku powstrzymają okrutne drapieżniki, takie jak wilki. Wielu pasterzy mówiło, że jeśli choć jedna owca odłączy się od stada, to owczarek turecki może jej pilnować przez kilka dni bez wody i jedzenia. Większość psów boi się wilków. Nawet jeśli zdecydują się im przeciwstawić, to koniec będzie tragiczny. Kangalom także zdarza się ginąć od wilczych kłów. Konfrontacja między tymi dwoma przedstawicielami psowatych istniejąca od wieków pozwoliła rozmnażać się tylko najsilniejszym owczarkom. Wszystkie te cechy składają się na najpotężniejszego psa na świecie. Kangala. Należy zauważyć, że rasa nie jest liczna, w dodatku uznawana jedynie przez Turecką Federację Kynologiczną, a jej eksport poza ojczyznę jest zabroniony. Co ciekawe, do uznania tej rasy psów doszło stosunkowo niedawno, kiedy światowa społeczność kynologiczna zainteresowała się owczarkami tureckimi i nadała im nazwę. To jedna z najstarszych ras Azji Mniejszej, która zaczęła formować się w naturalnych warunkach w pobliżu miejscowości Kangal w regionie Sivas, nie później niż w XIII wieku. Mniej więcej w tym czasie psy środkowoazjatyckie przybyły do Sivas, gdzie istniały już lokalne populacje i zaczęły się mieszać. Później dodano do nich krew hartów tureckich, co nadało kangalom zgrabniejszą sylwetkę, charakter wilczarza, doskonałą reakcję i szybki bieg. Tym zresztą różnią się one od innych owczarków tureckich. Na początku lat 70. w Turcji nie było ani jednej rasy pasterskiej, ani nazwy kangal. Wszystkie psy pasterskie określano jedną nazwą. Cioban Kupegi, pies pasterski. Lub jak nazywali je sami Turcy, Cioban Kopegimis, nasz pies pasterski. Oczywiście psy różniły się wyglądem i charakterem. W tym czasie, przed zakazem eksportu, amerykańskim hodowcom Ballardowi i Nelsonowi udało się pozyskać kilka tureckich psów. Wkrótce w Ameryce pojawił się Anatolian Shepherd Dog Club of America, założony przez Ballarda, oraz American Kangal Club, założony przez hodowcę Nelsona. Trzeba przyznać, że opinia publiczna dowiedziała się o owczarkach tureckich dzięki Amerykanom. Ballard nazwał je owczarkami anatolijskimi, nie przywiązując wagi do konkretnego miejsca ich pochodzenia, podczas gdy Nelson nadawał im nazwy zgodne z regionami, z których pochodziły – Kangal, Akbash i Malakli.
Pojawienie się tureckich fanklubów psów w Ameryce nie mogło nie wywołać sprzeciwu Turków, którzy uznali, że ich własność narodowa została skradziona. Następnie Turecka Federacja Kynologiczna wybrała tylko niektóre typy psów z obszaru Kangal i rozpoczęła ich kontrolowaną hodowlę. Kilka lat później standard został przyjęty. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.